Okej, zagrajmy dalej w Skyrim. Kontynuujemy dalej fabułę Gildii Złodziei i... otwórzmy drzwi, a za którymi znajdować ma się coś, co nas nauczy języka Falmerów. Zamek na poziomie czeladnika, czyli może go otworzyć każdy, nawet taki, który nigdy na oczy wytrycha nie widział. Przed próbą otwarcia tych drzwi. Muzeum! Trzeba teraz bardzo uważać, żeby eksponatów nie poniszczyć, nie? Nie? O, iskry lecą nawet, jak w to uderzam. Bardzo fajne. Czy mam na nich uważać, żeby się nie obudzili? Czy też mogę sobie przejść spokojnie? Na bliźniacze księżyc. Czemu? Bo to zobaczyli? Czy to jest normalne? Eksponaty jakie? No nie, 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 nie będzie tak. Będziemy musieli was zabić niestety, no cóż. Nie, żadnego pojęcia co się stało. Sukinco, sukinkot? Nawet by pasowało. A ci z kolei są za słabi. W porównaniu z tymi kościotrupami. Ktoś jeszcze? Tylko na tyle się stać? Co? Okej. Cofnięto nagrodę, bo żeśmy zamordowali wszystkich policjantów. To też jest bez sensu. Nie będzie żadnego śledztwa, tak? Pomimo tego, że zostawiliśmy za sobą 4 trupy. Miecz. Tylko po co mi taki miecz? Chyba, że to jakiś unikatowy miecz. Nie w tą stronę. Oczywiście. Pewnie zwykły to będzie miecz krasnoludzki. Nie z jakimś magicznym efektem, ale i tak po co mi to. I jest i rura. Kradnie mieszek. Nie, to jest ta fontanna, gdzie ludzie, jacyś policjanci chyba wrzucali właśnie tutaj złoto i myśleli, że ich, nie wiem, że nie zginą na służbie, a to proszę bardzo. Przyszedł taki jeden psychol i wszystkich zabił. Jeszcze drugi psychol mu pomógł, tajny agent cesarskiej mości. O, to sobie ten ukradnę. Bo to fajne jest. No bo tutaj gra prawdopodobnie zakładała, że po prostu powinniśmy się prześlizgnąć po cichu, no ale po co, skoro można ich zabić, nie? Oni się bali jakiegoś pająka, to jest pułapka. Oni się bali jakiegoś pająka, a tutaj przyszedł kot i kot ich zabił. Po co się tego pająka bali? I co, i nic poza tym tu nie ma? No to tędy. No oczywiście, że tak. Wszystko się może zdarzyć. Wielkie odkrycie.
będzie tutaj ktoś do zabicia? A może ci policjanci mnie zaatakowali dlatego, że wcześniej wypełniłem to zadanie na ucieczkę z więzienia, nie? Bo ja słyszałem, że to jest zbugowane tutaj. Wujek Alcelmo wrócił dziś z Mizimhaleft. Tym razem przywiózł wiele artefaktów, nawet jeden dla mnie, pająka, który nie rozbił się całkowicie, kiedy dobrali się do niego strażnicy. Wujek chce, żebym spróbował go znowu uruchomić. To mój pierwszy poważny projekt naukowy. Badania nad pajęczym centurionem, tydzień pierwszy. Złożyłem pająka przy użyciu części z muzeum. Potrzebuję kryształu strojącego, właściwie jest jak na sztuce elektroharmonicznej. Złątowałem, na którym umieściłem kryształ, co więcej teraz już nie atakuję każdego. Ja jednak atakuję, choć nie od razu. Tak. Nie czytałem tego na głos, bo już mi się nie chciało, ale generalnie tam chodziło o to, że ktoś pracował nad pająkiem, który zabijał ludzi, a ludzie nic nie robili z tego względu. Po prostu nic. Dalej pozwalają się zabijać. Aha. Czy dobrze idę? A co jest tam? Wymaga klucza. Rozkazu Jarla nakazuje ci stać. Dlaczego? Co tu się stało? Mam na sumieniu tylko wszystkich. Właściwie. Nie wiesz, z kim zadarłeś? Niestety. Ciekawe, co to zrobiło. Uff, powiedział. Po czym jest tech? A czemu bandytów oni najmują? Ci czarodzieje. I tak oto miecz dwuręczny stał się mieczem jednoręcznym. W momencie, jak się kogoś odpala, to tak może być. Chyba chciała coś powiedzieć. Niestety została uciszona. Zaraz zginie kolejnych dwóch. Albo i nie. Nie mam dzisiaj aktywatora tej pułapki tutaj? Fuck, oni tu idą. Chyba karzy atakują. Nie wiadomo, co to zrobiło. Shit! Gruźlica. Zabijcie
Nie, nie, nie. To nie miało tak wyglądać. Ja też cię mam. O, herszt. A ty co, czy spróbuję wykonywać te wszystkie dziwne ruchy z Shivari, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie? Przynajmniej dużo złota dają. No do domu nie przejdziemy, chyba że jest coś tam, co żeśmy pominęli. Ale to nie ma większego znaczenia, bo ci na górze właśnie przestali żyć. I można przejść górą. I jeszcze górą. Na to wygląda. Jest tam kto? Myślałem, że już byłem w tym pomieszczeniu. Nieważne. Potrzebuję tu pomocy. Co? Od jednego strzała zginął? No ten to rozumiem, ale to poraziło mi nieźle. Ta kula taka lodowa. Nie dam ci. Nie dasz mi rady. Nie dam ci. Nie dam ci. Nie dała mi. To jest kłopot. Też tak potrafi ci przywalić. Oła. Jeszcze mało? Jeszcze krzyku nie mogłem użyć? Coś chyba nie tak wyszło z animacją. Ła, 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 ła. To chyba jest ten syn. Czy tam kuzyn, czy siostrzeniec, bratanek, cholera wie. Ale to chyba trzeba wyłączyć, nie? Bo chyba nie da nic. A może? Teraz pytanie tylko, gdzie ten koleś zginął i... czy przeszukanie jego jest ważne? No. Nic nie daję do książki. Listy. No to i on. O to przejdź dalej, a to co? To morska kostka układanka. Niech będzie, dawaj. Zanieść do Delwina Malrego. W sumie dobrze, że to wziąłem. Mogłem to pojąć przecież w bardzo prosty sposób, nie? O, tutaj jest start. No dobrze. To w sumie jest chyba pierwsza Dwemerowa ruina, która mi się podoba. Prawdopodobnie dlatego, że nie ma tu walki z robotami, nie? Balkon wieży. Czarodziej z Markartu. Dziwne, ale dowiemy się, dokąd prowadzą te drzwi w kolejnym odcinku.